oferujemy pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. Możliwość osobistego rozwoju i stałego podwyższania kwalifikacji zawodowych. Oferujemy pracę w młodym, dynamicznie się rozwijającym zespole. Nie oferujemy własnego stanowiska pracy, ale własną samodzielność. Możliwość realizacji własnych, ciekawych pomysłów. Nowy, kreatywny sposób pracy. Twoje biuro jest tam, gdzie ty. Możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i nabycia doświadczenia w promocji i marketingu. Co? Czy ja może zacznę tak anegdotycznie trochę, to znaczy ja mam bardzo osobisty stosunek do Łodzi. Mieszkam w tym mieście od urodzenia, natomiast właściwie nie miałam do niej wielkiego stosunku przez 20 kilka lat, do momentu, kiedy wyjechałam na Erasmusa i później wróciłam i jakby taką konsekwencją tego wyjazdu było to, że zaczęliśmy się z moimi przyjaciółmi z tegoż Erasmusa zapraszać nawzajem do swoich miast i miałam takie poczucie, że no tak, no ja ich zaproszę do Łodzi, ale przecież to jest takie miasto, w którym nic nie ma. To jest takie miasto, które nie ma historii, w którym nie ma nic do pokazania, które jest nieinteresujące, w którym się nic nie działo, które ma 200 lat, a nie 1000 i jest jeszcze nieciekawe. Po czym stopniowo zaczęłam sobie uświadamiać, że to jest nieprawda, że to miasto ma historię, a z drugiej strony najczęściej jest to historia opowiadana poprzez mit o fabrykantach i mit ziemi obiecanej. No i nie chciałam się na to zgodzić, ponieważ jakby uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że historia tego miasta jest historią robotniczą, a opowieść o rewolucji jest właśnie opowieścią o tej historii. Najbardziej wartościowe jest to, że my nie tworzymy mitu rewolucji, tylko my jakby przypominamy o wydarzeniu. My zarysowujemy, odkurzamy to, co już było. Nie próbujemy tutaj tworzyć nowej historii czy narzucać, bo Łódź nie ma historii, to teraz zróbmy sobie historię Łodzi. Tylko pomagamy ją przypominać. Budujemy obrazy na wrażliwości, na głosie, ruchu, dźwięku i rytmie, po to, żeby to trafiło do wszystkich, żeby to nie była konstrukcja w strojach i teraz robimy tak, jak było i udajemy, że wiemy wszystko, że wiemy wszystko o tych ludziach wtedy. Bo też tak do końca nie jest. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach te żądania brzmią szczególnie mocno, ponieważ my już zdążyliśmy zapomnieć, że możemy upominać się o własne prawa, że możemy upominać się o własną godność. Te duże słowa jak gdyby zostały zarezerwowane dla wymachiwania flagą białą, czerwoną i orłem białym i tych wszystkich takich patriotycznych uniesień. Godność nam się skleiła z patriotyzmem, godność nam się skleiła z jakąś tam walką narodowo-wyzwoleńczą, pozdaniami, czym tam jeszcze, a zupełnie odkleiła się od takiego zwykłego życia. Natomiast tam, gdzie ona w zwykłym życiu jest obecna, została nazwana roszczeniowością. Pewna część postulatów oczywiście, no można powiedzieć, że jest aktualna. To znaczy warunki oczywiście w pracy, życia są różne, lepsze dzisiaj. Nie wiem, takie, jeśli myślę sobie o 8-godzinnym dniu pracy i widzę, że coraz mniej osób ten 8-godzinny dzień pracy ma, bo z różnych powodów jest, nie wiem, na umowach śmieciowych, czy na jakichś wymuszanych nadgodzinach i tak dalej, to pewne postulaty tej godnej pracy no, są jak najbardziej aktualne. W moim środowisku, znaczy wśród studentów, których znam i moich znajomych,
Bardzo wielu chce być wyklętymi, chce być husarzami, chce celebrować tę ideę Polski niepodległej, silnej i tak dalej. Natomiast zapomina się kompletnie o takich wydarzeniach, które mają bardzo silny wpływ na to, co się dzieje aktualnie, właśnie na prawo pracy, tak jak mówił Michał, czy na przykład na prawa kobiet, które też dość silnie należy zaakcentować przy okazji tematu rewolucji. Idziemy ramię w ramię, a w naszej pieśni brzmi wspomnienie płaczu kobiet i przelanej krwi. Bo głód, co ciała gnębi, nie szczędzi naszych dusz. Tak dziś o chleb walczymy, ale chcemy także róż. To jest bardzo trudne pytanie, co ja dokładnie robię, bo nie mam w tej chwili jakiejś własnej działki, za którą odpowiadam. Właściwie umówiliśmy się tak, że będę pomagać Ewie w razie potrzeby. Ponieważ obchody, coroczne obchody rewolucji to jest coś, co wymaga bardzo dużo takiej pracy właśnie organizacyjnej, dużo pracy administracyjnej, biurokratycznej i to są takie rzeczy, które się robi, można powiedzieć, na zapleczu i tego tak nie widać, ale jest przy tym po prostu trzeba bardzo dużo rzeczy ze sobą spiąć, bardzo dużo rzeczy wymyślić, a później zorganizować i zrealizować. Staram się, samo tak wychodzi, angażować w takie rzeczy, które są związane z taką logistyką ostatniej chwili, to znaczy gdzieś pojechać, coś przywieźć. Przerobimy co roku gazetę. Raz była ta gazeta pierwszomajowa i zrobiliśmy 3 edycje gazety Łodzianka. Tak to wygląda. Tutaj na okładce widzimy też nasz rewolucyjny mural. Nie malujemy takich rzeczy sami, ale wymyślanie, pomysły to jest jak najbardziej nasza sprawa. Łodzianka to już są zawsze potrzebne osoby, żeby pisać. Na pewno co jest zawsze do zrobienia to, nie wiem, siedzenie w bibliotekach cyfrowych, próba szukania jakichś ciekawych artykułów, ciekawej biografii, pomoc przy prowadzeniu serwisów, strony rewolucja1900.pl, Facebooka, Twittera, Instagrama, YouTube'a, jak ktoś potrafi coś ciekawego nagrać i opublikować, to też. Bo to musi żyć cały czas. Jeśli chodzi o same obchody, to pomoc przy wymyślaniu, nie wiem, koncepcji, co poruszamy w tym roku, jak to ugryźć, jakie teksty bierzemy pod uwagę, po takie drobne rzeczy typu przebierz się w strój robotniczy, bądź robotnikiem, robotnicą na tych obchodach. I albo po prostu od takich kwestii organizacyjnych, typu no, bądź w ochronie tej imprezy. Dalej więc, znieśmy śpiew, nasz sztandar płynie ponad gromy, niesie on zemsty grom ludu gniew, przyszłości rzucając się, a kolor jego jest czerwony, bo na nim robotnicza krew. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem trochę lokalną patriotką. Tak się czuję trochę i też zdałam sobie z tego sprawę dopiero po reżyserii pierwszej rewolucji, bo wcześniej czułam się przywiązana do tego miasta. Jak gdzieś wyjeżdżałam na dłużej, to tęskniłam do mojej szarej Łodzi, ale dopiero poprzez dłubanie w historii przy rewolucji zdałam sobie trochę szerzej sprawę z tego, co to za miasto,
i z jego historii. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to jest naprawdę niesamowita radość, kiedy widzę z roku na rok, że na obchody przychodzi coraz więcej osób, że to wszystko, co robimy w związku z rewolucją, ma coraz większy zasięg. A co mi się wydaje w tym atrakcyjne? To, że robimy coś razem. Jeżeli w ogóle masz jakikolwiek pomysł, w jaki sposób mógłbyś nam pomóc, przyjdź, dołącz, zrób to, co uważasz, że powinno nam wszystkim tutaj pomóc. Tak w ogóle to przyłącz się, czekamy na ciebie. Rewolucja! Rewolucja!